Cześć! Dzisiaj zapraszam Cię do przygotowania Easy Sushi. Dlaczego Easy? Bo jest łatwe, nie wymaga rolki do zwijania i przede wszystkim zajmuje nam dużo mniej czasu. Ja jestem osobą, która uwielbia sushi, a że nie mam talentu do tego, żeby to dobrze zwijać, to ostatnio zobaczyłam świetny sposób na to, żeby jeść sushi w domu i robić go w bardzo szybki sposób. Co nam do tego jest potrzebne? Świetnie sprawdza się ugotowany ryż dzień wcześniej. Może być ugotowany również na bieżąco, ale akurat u mnie to jest na zasadzie zerowaste. Zostało, przygotowuję. Dodatki są dowolne. Mamy szpinak, mamy łososia, mamy paprykę czerwoną i zieloną surową i pokrojony w plasterki rzodkiewkę i ogórka. Mamy również sezam do posypania razem z siemieniem lnianym. I bardzo ważnym składnikiem tego sandwicha z sushi jest sos, na który składa się majonez i chrzan. Japończycy mają wasabi, my mamy nasz polski chrzan i dlatego z tego korzystajmy. Jedzmy też ryż, bo mówią, że Japończycy to nie najstarszy, tylko najzdrowszy naród na świecie. Potrzebne nam są do tego płatki nori. Pamiętajcie jedną rzecz, że zobaczcie, z tej strony bardziej się błyszczy, z tej strony jest bardziej matowe. My zawsze wkładamy od strony bardziej matowej. Jak to będziemy robić? Układamy sobie płatek nori w ten sposób. Na środek wykładamy sobie nasz ryż. Ja ryż oczywiście ugotowałam w termomiksie. Nigdy nie gotuję inaczej, tylko zawsze w nim. Dlatego, że gotuje się genialnie i staramy się go ułożyć w taki kwadrat, żeby nam się później fajnie naszego sandwicha zawijało. Kiedy nałożymy ryż, częstujemy go porcją naszego sosu. Tutaj, jeżeli chodzi o ostrość tego sosu, możemy sobie tym regulować w dowolny sposób. Oczywiście wcale nie musimy dodawać majonezu, może to być wersja fit, na przykład z jogurtem naturalnym. Nakładamy sobie nasze dokładki, tak żeby było fajnie kolorowo, im bardziej kolorowo, tym lepiej wyglądają. Teraz dajemy sobie nasz szpinak. Może to być również zamiast szpinaku jakakolwiek sałata. Ja Ci wykorzystuję szpinak, bo już tego wymaga. Tak, nakładamy sobie plasterek albo dwa naszego łososia. Tak, jeszcze chcę sobie tutaj nałożyć paprykę. Tak, paprykę sobie dam. Daję sobie znowu porcję naszego sosu. Na górę naszego sandwicha nakładam kolejną porcję ryżu, żeby to fajnie przykryć. Jak będzie się rozsypywać, to nie ma się co przerażać, bo to ładnie później wszystko się zwija. Tak, zostawiam. I teraz, słuchajcie, fajnie sobie jest te płatki nori zwilżyć, żeby nam się fajnie zaklejały. I składamy to w taką oto kopertkę, tak. To nam się teraz fajnie w ten sposób zwinie. Tak. Jeszcze trochę. Algi są bardzo zdrowe, także ja Was zachęcam do jedzenia alg, do jedzenia ryżu. Odwracamy w drugą stronę i mamy zrobioną taką paczuszkę. I zawijamy sobie kolejną. I zaczynamy znowu od ryżu. Tak. Teraz potrzebujemy trochę lżejszego jedzenia. Jesteśmy przejedzeni po świętach. Szukamy delikatnych potraw. Tutaj się też Wam świetnie sprawdzi ryba wędzona, typu makrela, typu pstrąg. Także to nie musi być też łosoś. Może być coś zupełnie innego. Można oczywiście ten element pominąć całkowicie. Teraz sobie damy ogórka, żeby było zielono. Tak, znowu paprykę, trochę zielonej. Możemy również do tego dodać sobie, teraz jeszcze pomyślałam o tym, żeby dodać kiełki. Tak, kiełki to samo zdrowie. U nas pojawiają się, można powiedzieć, że do każdego posiłku. Damy sobie znowu majonez z naszym chrzanem. Pamiętajcie o tym naszym polskim chrzanie. Korzystajmy z tego, co jest nasze.
I na górę sobie damy jeszcze plasterek łososia. Posypiemy sobie naszym sezamem białym. Siemię lniane również mamy. Także będzie tylko zdrowiej. Kolejna warstwa naszego ryżu. Tak. Zawijamy. I gotowe. Nasze palce znowu lądują. Polecam Wam, bo naprawdę to jest świetna alternatywa. Ja sushi zawsze jakoś uciekam od tego. Zawsze wybieram rozwiązania, które są dla mnie o wiele łatwiejsze, o wiele szybsze. A to jest sposób ekspresowy. A co jest fantastyczne, można to jeść praktycznie od razu. Teraz biorę nóż. Przekrawam sobie, może zacznę od tego. Przekrawamy na pół. Tak. I zjadacie z dowolnymi dodatkami. Zobaczcie, jak to fajnie, kolorowo wygląda. Układamy sobie tak. W ten sposób. Sos sojowy. Można jeszcze dodatkowo wasabi. I zobaczcie. Świetna kanapka. Nawet można sobie zabrać do pracy. Można sobie dzieciakom do szkoły zrobić. I w ten sposób sobie układamy. I tak do końca. Posypujemy sobie sezamem. Tak. Życzę Wam smacznego.